Projekt Inicjatywa na rzecz wychowania realizowany jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w okresie od czerwca 2009 do czerwca tego roku. Głównym celem projektu było jakby podnoszenie jakości pracy, jakości tego, co robimy w naszych świetlicach, w naszych półświetlicach, chociaż w projekcie brały też udział również świetlice naszych partnerów, czyli świetlica przy parafii Świętej Barbary w Łęcznej i parafia i świetlica prowadzona przez Oddział Akcji Katolickiej w Kraśniku. Najważniejsza sprawa, którą udało się wypracować w czasie projektu, to jest opracowanie takich wzorowych standardów, wzorowego sposobu prowadzenia świetlicy, takiego kładącego duży nacisk na jakość i na ciągłe poprawianie tej jakości. Przede wszystkim po to, żeby rzeczywiście skutecznie rozwiązywać problemy społeczne. Konferencja jest współorganizowana przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo oraz Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Patronat honorowy nad konferencją objęła pani wojewoda lubelski Henryka Strojnowska. Dzisiejsze spotkanie, które jest podsumowaniem właśnie pewnego projektu, Inicjatywa na rzecz wychowania, już zostało tutaj powiedziane, w sposób doskonały wpisuje się właśnie w te priorytety rządowe, w to, co szczególnie, na czym szczególnie nam zależy. I chciałabym tutaj i pogratulować, i podziękować Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo za ten pomysł i za pracę. W tym naszym założeniu nowego paradygmatu, nowej filozofii jeszcze dołożyliśmy rzecz kolejną, czyli placówka realizuje zadania opisane w rozporządzeniu, dokumentuje te działania, ale poza tym zastanawia się i pyta się, czy te działania są skuteczne. Czy one rozwiązują problemy wychowanków i ich rodzin. I że to pytanie czy o efektywność, o skuteczność w ogóle zmienia wszystko. Na nowo ustawie. Składamy się Centrum Terapeutyczne Szkoleniowe. Włączyliśmy się w projekt Inicjatywa na rzecz wychowania. Nasza rola polegała na tym, żebyśmy oceniali sposób diagnozowania wychowanków, który jakby już wymagałby specjalistycznej placówki. My reprezentujemy właśnie grupę psychologów, reprezentujemy specjalistyczną placówkę i też były takie dyskusje podczas projektu, jakby na ile jeszcze placówka opiekuńczo-wychowawcza może ten problem rozwiązać wewnątrz siebie, a na ile już dane dziecko trzeba odesłać do placówek specjalistycznych. I tą działką w projekcie zajmowała się właśnie Psychodynamiczne Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe. Nie ma sprzeczności między tym, że realizujemy szczytne idee, ambitne zamierzenia, że opieramy się na bazie tego, co robimy, na tym, co nam serce podpowiada, co nam podpowiada intuicja, a jednak tym, żeby stosować, nie wiem, sprawne, skuteczne, efektywne metody czy modele oparte o nowoczesnym zarządzaniu. W ostatnim czasie braliśmy udział w projekcie Inwestycja na rzecz wychowania, włączyliśmy się w działania programowania i tworzenia, opracowania standardów pracy placówek wsparcia dziennego. Było to naprawdę bardzo dobre doświadczenie. Przede wszystkim chyba jednym z największych efektów to jest takie moje przekonanie o tym, że w jedności siła. W jedności siła to znaczy, że im więcej osób, które zajmują się wsparciem dzieci, młodzieży w trudnych sytuacjach, im bardziej razem pracują, im bardziej razem starają się opracować standardy, odpowiedzieć na potrzeby dzieci, tym bardziej ta praca jest efektowna i myślę, że to jest takie bardzo piękne doświadczenie tego projektu. Taka publikacja, która gdzieś tam pokazuje konkretne metody pracy, metodycznie zebrane, gdzieś tam pokazuje, jak należy myśleć o wychowaniu, że wychowanie jest ciągłym procesem, że jest ciągłą drogą, którą należy ciągle udoskonalać. I myślę, że tu jest gdzieś tam ważne, żebyśmy wszyscy też podobnie myśleli o wychowaniu, że to nie jest coś stałego, co raz gdzieś tam się wypracowało i się nie zmienia, tylko że to jest też proces, który należy dostosowywać też do zmian, które zachodzą w społeczeństwie, które zachodzą w kulturze i myślę, że ta inicjatywa w jakiś sposób bardzo konkretny to oddaje.